Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzejem Zapałowskim. Witaj Andrzeju. Witaj Rafale, dzień dobry Państwu. Andrzeju, chciałbym Cię na początek spytać o doniesienia, nazwijmy to doniesienia, z Twojego okręgu wyborczego, bo przecież na granicy polsko-ukraińskiej dochodzi w tej chwili do protestów, ale też do pewnych aktów no, agresji ze strony ukraińskiej. Ja rozumiem, że ci ludzie mogą być trochę zdenerwowani, ale to nie, jak gdyby, to nie jest ich wina. To ich władze doprowadziły i polskie władze do sytuacji, kiedy przewoźnicy na przykład ukraińscy są preferowani w stosunku do polskich. I dochodzi do różnych sytuacji, począwszy od sytuacji z tym przewożeniem zboża, prawda, tych przepychanki jeszcze w okresie letnim. No a teraz mamy kolejną fazę tych konfliktów granicznych. Powiedz mi, jakie są szanse, żeby doszło do jakiegoś zakończenia tego konfliktu? Czy możliwy jest jakiś kompromis, czy raczej po prostu obie strony idą w zaparte? No przede wszystkim to jest wina rządu ukraińskiego, który nie chce powrócić do stanu sprzed, z 2021 roku, kiedy było około 150-160 przewozów polskich i ukraińskich i to było normalne. W tej chwili Ukraińcy wykonali już około 1 000 000 przewozów, gdzie koszty ich działalności są trzykrotnie niższe niż koszty działalności polskich przewoźników, czy też słowackich, węgierskich, czeskich, litewskich. I to jest po prostu zniszczenie całej branży przewozowej, która wytwarza 7% PKB. Czy jest szansa? No szansa jest, ale tutaj trzeba powiedzieć jednoznacznie, że jeżeli my nie będziemy w stanie obronić polskiego przemysłu, to oligarchowie ukraińscy, bo tak naprawdę to nie przewoźnicy, małe firmy ukraińskie to robią, tylko oligarchowie, tak samo jak i w przypadku płodów rolnych, czy też koncerny międzynarodowe. Więc albo my obronimy swoją gospodarkę, albo tak naprawdę pod względem gospodarczym staniemy się jakimś bantustanem, w którym każdy może robić co chce, jakimś tam bezbronnym stepem, jak pod koniec XVIII wieku, który nie umie bronić własnych interesów, czyli nic nie umie bronić, niczego, co Polska ma. Więc jeżeli społeczeństwo, poszczególne grupy społeczne podjęły się działań w celu obrony polskiej gospodarki, swoich firm, to trzeba ich wesprzeć, tak jak w 80 roku bronili ludzie pod hasłami solidarności swoich interesów, swoich praw i przede wszystkim standardu życia. I tak samo my dzisiaj musimy wspierać tych rolników, tych przewoźników. Czy dojdzie do przełomu? Bodajże 4 grudnia mają być rozmowy w Brukseli i tutaj rolnicy i też przewoźnicy do stycznia mają zalegalizowane protesty i do stycznia będą protestować. W razie czego już są zapowiedzi, że będą blokowane kolejne przejścia graniczne z Ukrainą, więc tak samo mam coraz więcej sygnałów, że poszczególne grupy społeczne solidaryzują się z rolnikami. I dochodzi do sytuacji, w których czy to też jakieś przywożą ludzie drzewo w workach, nawet w większych ilościach żywność, jadą z jakimiś pierogami, czy też coraz więcej osób jedzie na granicę, żeby postać, chwilę postać, 2-3 godziny z tymi protestującymi. Więc pojawiają się radni okolicznych gmin wspierających protest. W związku z tym tutaj trzeba jednoznacznie stwierdzić, że po prostu ten protest zdobywa coraz większe zasięgi, poparcie społeczne, bo ludzie rozumieją, że jeżeli chociażby transportowcy z rolnikami nie wypracują tych 10% PKB, to policjanci, żołnierze, czy też sfera budżetowa, emeryci, renciści mogą mieć problem z płynnością finansową pieniędzy, które dostają. Więc to jest tak naprawdę wspólny interes. Czyli wszystko rozwiąże się na początku grudnia. Zobaczymy, czy będzie to dalej eskalować, czy dojdzie do jakiegoś porozumienia. Powiedz mi, jak oceniasz w ogóle sytuację w tej chwili
w relacjach no, Ukrainy nie tylko z Polską. Myślę, że Ukraina jest zaniepokojona tym, że wiele państw zachodnich, państw NATO przerzuciło swoją pomoc, także militarną, na Bliski Wschód dla Izraela i że w tej chwili temat wojny w Strefie Gazy jest ważniejszy niż sytuacja na Ukrainie, która można powiedzieć od roku prawie że się nie zmieniła. Zapowiadane różne ofensywy i z jednej i z drugiej strony tak naprawdę nie zmieniły układu. To są w ciągu ostatniego roku przesunięcia o kilka, maksymalnie kilkanaście kilometrów linii frontu, czyli jak gdyby ta sytuacja się trochę petryfikuje i można powiedzieć, że chyba nie należy się spodziewać jakichś większych zmian. Dlatego nerwowe ruchy też Kijowa, na przykład dotyczące szybkiego pozyskania F-16. F-16 mają być tym antidotum na przewagę rosyjską. Ja nie sądzę, żeby tylko ten sprzęt, te myśliwce F-16 mogłyby zmienić cały obraz wojny. Niemniej wiem, że jeszcze tych F-16 Ukraina nie ma, natomiast już są szkoleni piloci ukraińscy, zdaje się, na terenie Rumunii. I w jakim kierunku to idzie i powiedz, czy rzeczywiście to, co niektórzy mówią, pokój za ziemię, czyli rozejm, a następnie jakieś ustalenia pokojowe, mogą się opierać tylko na zasadzie, że ziemie, które są w tej chwili pod jurysdykcją rosyjską, które zostały zajęte przez te pierwsze półtora roku wojny na Ukrainie, to będzie punkt wyjścia w negocjacjach pokojowych. Ja podejrzewam, że może nawet jestem pewny, że pokojowe negocjacje między Rosją a Stanami Zjednoczonymi z pominięciem Ukrainy toczą się już od wielu miesięcy. To jest po pierwsze. Po drugie, Rosjanom się nie śpieszy, bo Rosjanie w wojnie pozycyjnej, w wojnie na wyczerpanie mają zdecydowaną przewagę. To zresztą już coraz bardziej widać. I Rosjanie przygotowują się do ofensywy zimowej, czego boi się Zachód, ponieważ Ukraina nie ma sprzętu, nie ma amunicji, nie ma ludzi. Jeżeli Rosjanie powiększą obszar wojny, linii wojny ponad o kolejne kilkaset kilometrów, bo w tej chwili toczy się na około 1000 kilometrów, to być może zajmą i zdobędą nowe tereny. A moim zdaniem, jeżeli ta wojna potrwa do wiosny, to może dojść do sytuacji przełamania linii frontu ukraińskiego w wielu miejscach i może to się oprzeć wprost na Dnieprze. W związku z tym Zachodowi się śpieszy, zwłaszcza Stanom Zjednoczonym, bo cały czas wisi w powietrzu wojna z Iranem. Amerykanie nie są w stanie po prostu w zasobach sprzętu i amunicji wspomagać tych dwóch frontów, gdzie podstawowym frontem będzie front bliskowschodni. I tutaj też muszą utrzymywać odpowiednie siły na Dalekim Wschodzie. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na tą całą sytuację, to się nie rysuje to dobrze dla Ukrainy i dlatego też oligarchowie ukraińscy, widząc co się dzieje, chcą po prostu zdobywać nowe rynki, czyli nie tylko ukraińskie, gdzie dominowali w formie, można powiedzieć, feudalizmu gospodarczego, ale ten feudalizm gospodarczy przy pomocy czasami nawet przestępczości zorganizowanej na jej usługach, chcą przesunąć w kierunku Europy. I tutaj bardzo dobrym obszarem jest Polska. Polska naiwność w zakresie właśnie kontaktu z tymi politykami ukraińskimi, których część to są tak naprawdę osoby, które siedzą w kieszeni oligarchów, to pokazuje, z jaką determinacją polityka Ukrainy
politycy Ukrainy naciskają na zniszczenie tych polskich protestów, na różnego rodzaju prowokacje, które przy tym mamy, i chcą przejąć po prostu polskie zasoby rynki zbytu. I oligarchowie działają właśnie w sferze rolno-spożywczej, ale też już transportowej. I pytanie otwarte, które następnie sfery gospodarcze będą chcieli sobie podporządkować. Jeszcze raz mówię, jeżeli społeczeństwo będzie skrajnie naiwne, tak jak w tej chwili jest, to po prostu to się tragicznie skończy dla ich dochodów. Powiedz mi, bo dużo się mówi o zmianach w niektórych miejscach, w niektórych państwach, na przykład do Orbana w Europie, premiera Orbana, premiera Węgier, dołączyły nowe władze na Słowacji, a nawet w Holandii. To są państwa, które nie chcą już, że tak powiem, za darmo i tak bezinteresownie pomagać Ukrainie. Z drugiej strony są też zmiany w przeciwnym kierunku. Na przykład w Argentynie dochodzi do władzy prezydent skrajnie proamerykański, który prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, doprowadzi do tego, że Argentyna, która miała wejść do BRICS-u, czyli do porozumienia no, między innymi właśnie z Brazylią, swoim sąsiadem, z Chinami, z Rosją, do tego BRICS-u nie wejdzie i zwrot proamerykański będzie radykalny. Ten libertarianin, który został prezydentem Argentyny, chce w ogóle nawet walutę argentyńską wycofać i wprowadzić dolara amerykańskiego. Powiedz mi, czy uważasz, że ogólnie Stany Zjednoczone, Zachód więcej zyskały ostatnio, czy raczej cofają się i tracą? Bo to w zależności od którego kraju, to są i działania prozachodnie, proukraińskie, a w innych krajach w odwrotnym kierunku. No przede wszystkim Argentyna jest mało istotna to jest Ameryka Południowa z kontynentem, który nie odgrywa jakiejś tam ważnej roli w tej całej grze, poza samą Brazylią, która ze względu na potencjał demograficzny ponad 200 milionów i obszar, w tym gospodarkę rolno-spożywczą, ma olbrzymie znaczenie. Zresztą Amerykanie na terenie Ameryki Południowej próbują utrzymać tak zwaną doktrynę Monroe, czyli wyłączności wpływów. To jest jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku doktryna. Jeżeli chodzi o to, czy tracą, oczywiście, że tracą, ponieważ Unia Europejska, w tym Polska, poprzez idiotyczną politykę klimatyczną, podrożenie produkcji wszystkiego poprzez nadmierne obciążenia, staje się mało konkurencyjna, czy wręcz niekonkurencyjna w świecie i przegrywa, ponieważ Daleki Wschód zaczyna już produkować towary równej jakości, jak Europa produkowała. Więc tutaj Europa się cofa. Jeżeli dojdzie do dużej wojny na Bliskim Wschodzie, to ta wojna ogarnie też zachodnią Europę poprzez masowe zamachy przestępcze, terrorystyczne, walki między grupami sunnitów, szyitów, Turków, Kurdów i tak dalej. Więc dojdzie do procesu głębokiej libanizacji Europy Zachodniej, więc to jeszcze pogłębi ten proces, a jeszcze na to się nałoży masowa, która już się zaczęła, nielegalna migracja z Afryki subsaharyjskiej, a także uruchomiony zostanie wschodni szlak z Bliskiego Wschodu, gdzie miliony ludzi będą uciekać. I tutaj na pewno rosyjskie, białoruskie służby nie będą spać, tylko będą wspomagać, jeszcze powiększą ten nacisk migracyjny w kierunku także Białorusi. Więc tak naprawdę Europa coraz bardziej traci poprzez nierozważną politykę, poprzez tworzenie niby superpaństwa, które jest jakimś tam celem abstrakcyjnym, politycznym, oderwanym od rzeczywistości, gdzie tak naprawdę po przekroczeniu kolejnych progów czerwonych linii społeczeństwa Europy zaczną się burzyć i na to będzie dochodzić taki proces, jaki mamy właśnie, opisałem na przykład w Szwecji.
gdzie w Szwecji codziennie dochodzi do dwóch strzelanin średnio statystycznie i co drugi dzień zamach bombowy. Więc jeżeli Europa pogrąży się w takim chaosie, czyli chaosie politycznym, chaosie społecznym, chaosie napięć religijnych, napięć narodowościowych, to po prostu my staniemy się obszarem po prostu bardzo zdestabilizowanym. I jeżeli ktoś nie wierzy w to, co mówię, tylko jest zaczadzony ideą Unii Europejskiej, europejskości, to po prostu sam, bo takim ludziom się nic nie wytłumaczy, do nich nic nie dotrze, oni po prostu muszą zostać głęboko ukuci rzeczywistością i zobaczą, że te procesy, które próbuje się Europie narzucać, mają się nijak do procesów, w które Europa sama się pogrąża. Więc ja tutaj uważam, że szybciej dojdzie do destabilizacji całej Europy niż budowy jakiegoś superpaństwa pod dyktando Niemiec i Francji. Na zakończenie chciałem Cię jeszcze zapytać o doniesienia, które się pojawiają, że wreszcie w lipcu przyszłego roku będzie odsłonięty pomnik dłuta mistrza Andrzeja Pityńskiego, bo na ten temat już żeśmy wielokrotnie rozmawiali, ale zdaje się, że nie wiem, czy dobrze usłyszałem w różnych doniesieniach, że już data odsłonięcia pomnika została ustalona. Tak, na 14 lipca 2024 roku cokół już jest odlany z betonu, obłożony granitem. Teren cały jest otoczony, co prawda, na razie siatką leśną. Doprowadzono drogę asfaltową pod sam pomnik, także położono kable energetyczne. Oczywiście cały czas zbieramy pieniądze, ponieważ rząd polski ani samorząd województwa nie dają ani grosza. Naród buduje, mówię naród, czyli Polacy w Polsce i Polacy za granicą, ten pomnik, a jednocześnie w Polsce niektórzy mówią, że daje się zielone światła dla budowy upamiętnień dla sprawców ludobójstwa Polaków i sprawców Holokaustu, bo po prostu banderowcy, trzeba o tym mówić wprost, mordowali i Żydów, i Polaków. Więc w imię jakiejś głupiej, idiotycznej polityki poprawności po prostu buduje się pomniki sprawcom. Jeżeli na przykład w monastyrze będzie zalegalizowane to nielegalne upamiętnienie, to będzie to pierwsze w Polsce upamiętnienie sprawców Holokaustu, czyli tym, którzy mordowali Żydów, bo oni w latach 41-44 mordowali Żydów na tym terenie. I jestem bardzo ciekawy, jak jakikolwiek rząd polski będzie składał pod pomnikiem getta w Warszawie ofiarom kwiaty i będą za chwilę jechać na Podkarpacie i składać kwiaty sprawcom, tych, którzy co prawda w innych miejscach, ale mordowali tychże Żydów. Czyli Po prostu dochodzi. totalna schizofrenia. Tak, to dochodzi do absurdów po prostu. I to pokazuje głupotę, nie roztropność, głupotę wielu polityków. Po prostu ich kultura percepcji strategicznej myślenia propaństwowego jest na żenującym poziomie. No poza tym są jakieś takie dziwne kompromisy. Redaktor Zbigniew Parafianowicz w jednej ze swoich audycji w Radiu dla Ciebie mówi, że właśnie dochodziło do rozmów polsko-ukraińskich, gdzie Polacy mieli rzekomo zaakceptować kult Bandery w zamian za to, że Ukraińcy odejdą od kultu Szuchewycza, że Szuchewycz był bardziej bezpośrednio zaangażowany w mordowanie Polaków. No tak, no bo był wtedy na Wołyniu. Bandera siedział wtedy, był internowany w obozie na terenie Niemiec, czyli nie brał bezpośredniego udziału i dlatego Banderę trzeba jak gdyby tolerować, a Szuchewycza oni się zgodzą potępić. No w dziwnym kierunku te rozmowy Tak. niby polsko-ukraińskie idą. Pytanie tak na koniec, bo muszę uciekać. A gdzie był Bandera w czasie Dni Petrury w 41 w czerwcu w Lwowie, gdzie wymordowano około 2000 Żydów? Po prostu był we Lwowie. No właśnie, dopiero potem został przez Niemców internowany. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Zapałowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. A ja jeszcze na zakończenie krótkie ogłoszenia. Proszę Państwa, zachęcam do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA. Polecam również nasz kanał, na którym mamy sklep internetowy. To jest cep-sklep.pl. Na tej stronie tam Państwo znajdą nasze oferty, a wśród tych ofert między innymi książka naszego wydawnictwa Kresy Wschodnie, źródłem siły i potęgi Polski. Bardzo wiele informacji o historii polskich kresów, a także dokumenty o polityce ukraińskiej i ukraińskim ludobójstwie dokonywanym na Polakach, nie tylko w latach 1939-47, ale i w różnych innych okresach. Polecam też inne książki z książek o aktualnej sytuacji na Ukrainie. Henryk Pająk, Na wschodzie bez zmian, dwa tomy wydane w tym roku, bardzo polecam. Również książka dr Miry Modelskiej-Krycz, Lichwa, likwidator życia, szczęścia i majątku. Myślę, że ważna pozycja, a w kontekście sytuacji w Ziemi Świętej oczywiście również książka Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael. To jest książka amerykańskich autorów, Andrii List i Kokburnowie, książka Hitler założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela, a także książka o relacjach polsko-żydowskich w okresie Polski Ludowej, Rewolta Marcowa, Ryszard Gontarz pod pseudonimem Jerzy Brochocki. Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam do skorzystania z naszej oferty, czy to w internecie, czy to w naszej księgarni. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.